Robię zadanie trzecie miałem, czyli wjazd do garażu, prostopadły i prostopadły przodem i górka. Na górce miałem drugą próbę, ale zaraz wam opowiem. Teraz robimy 10 podciągnięć. Siemano mordeczki. Witam was na moim kanale. Ja jestem Janci, to jest droga po 150 kg na klatę, bez sterydów, naturalnie. Lecimy do przodu. Zrobiłem już rozgrzewkę. Mam dzisiaj słaby dzień, zero motywacji do treningu. Ledwo ta rozgrzewka poszła. Zrobiłem 20 podciągnięć pod chwytem. Zrobiłem może 60-80 pompek, nie dałem rady 100 pompek. System mówię, bez motywacji, gdzieś mi motywacja uciekła. Ale lecimy i bez motywacji. Jest poniedziałek. Ostatni trening był w piątek. W sobotę nie dałem rady zrobić treningu, w niedzielę to był odpoczynek. Więc zrobiliśmy 5 treningów zamiast 6 w tamtym tygodniu. W tym tygodniu mam nadzieję, że będzie lepiej. Zrobiłem już, tak jak mówię, pompki, zrobiłem podciągnięcia. Teraz lecimy 50. Kilo 20 razy rozgrzewkowo. Lecimy. Czekaj, Łaszku. Łaszku! Zapomniałem jeszcze nałożyć swoich bucików, więc przerwa. No dobra, buciki na nogach. 50 kilo założone. Białasia, czekaj. O, Białasiu. Weźmiemy do pudełka może. Ała! Teraz mnie to zapała. Mnie. Dobra, lecimy 50 kg 20 razy. Dobra, rozgrzewkę mamy zakończoną. Jeszcze tylko sprawdzę kadr. Nie jest zły. Lecimy. Zakładamy teraz 70 kilo. Zakładamy 70 kg i rozpoczynamy pierwsze ćwiczenie treningowe. Dzisiaj mocny trening, jak zawsze po dniu odpoczynku, poniedziałek. Więc lecimy. 10 podciągnięć na drążku, na chwytem. Ale nie ma lekko, nie ma lipy, coś tam zrobiliśmy, coś tam już daliśmy radę, lecimy 70 kg 12 razy. Poszło 80 kilo 10 razy.
Dobra. 80 kg mamy założone. Jest dobrze. Od następnego treningu zaczynamy pić kawę, żeby ta motywacja była większa. Zaczynamy pić kawę. Dzisiaj oglądałem doktora Kruczyńskiego, sorry, jak przekręcam nazwisko, jest taki kanał na YouTube, 500 tysięcy subskrypcji, o zdrowiu. I bardzo ciekawe o kawie się dowiedziałem. Mianowicie z kurkuminą kawa, albo z kakao kawa, albo z kminkiem bodajże, czy coś takiego, czy koziradką. I kawa podobno ma super właściwości, taka kawa. Super właściwości. Ja będę pił tą kurkuminową z dodatkiem kakao, jeżeli będzie mnie na to stać. Kakao prawdziwe jest drogie, bo to chodzi o prawdziwe kakao. Kurkuminę mam, pieprz kajen na pewno mam, więc z tego mogę korzystać. Kurkumina, pieprz kajen, podgrzać na łyżeczce z mlekiem na przykład, czy z czymś, wymieszać, potem dolać to do kawy, walisz taką kawę i masz być zdrowy, kurwa, jak ryba. Ja będę wybierał tą z kurkuminą, ponieważ działa antydepresyjnie, przeciwzapalnie i na mózg bardzo dobrze działa kurkumina. Dlatego będę to wpierdalał. Mam nadzieję, że będzie ze mną lepiej wtedy. Będę miał lepszą motywację, lepszy humorek, lepsze wszystko. A teraz 10 podciągnięć na chwytę. No i będziemy pić kawę i mam nadzieję, że i treningi lepiej będą szły i motywacja będzie większa i dam radę więcej z siebie wycisnąć z niuniasiem, moim niuniasio kochany, moja perełka. Lecimy, 80 kilo mordeczki. 10 razy. Zakładamy już 9 dyszek mordeczki, jak szybko idzie. Siła jest. Te dwa dni odpoczynku jednak dobrze mi zrobiły. Czuję się silny. Nie bolą mnie żadne ścięgna, stawy, nic. A już mnie bolały w piątek. Więc chyba dobrze, że tego treningu w sobotę nie zrobiłem. Najwidoczniej moje ciało było zbyt przemęczone. Do tego miałem na głowie prawo jazdy. Muszę wam się pochwalić. Zdałem za pierwszym razem wszystko. Mam już teraz C. C plus E, B plus E, B, T, kategorie. Do tego mam kwalifikacje na przewóz rzeczy i ADR z klasami oprócz siódmej, czyli wszystkie klasy wraz z wybuchówką oprócz promieniotwórczych. Wszystko już mam zaliczone. Jutro idę do Wydziału Komunikacji. Niech mi robią blankiety. No i jeśli nie uda mi się zarobić pieniędzy z internetu, będę zmuszony pracować jako kierowca.
Lubię ten zawód. Kierowcą lubię być, nie mam z tym problemu. Jak widzicie, prawko za pierwszym zdane. Więc to też o czymś świadczy. Warunki pogodowe straszne. Odwołali mi plac. Miałem pojeździć po placu Wordu w niedzielę pół godzinki, żeby oswoić się z liniami, oswoić się z tamtym miejscem. Po prostu, żeby było łatwiej. Odwołali. Nie dali rady odśnieżyć. Były straszne, złe warunki. Zły byłem na siebie, że wziąłem ten egzamin. Myślę, kurczę, blade. Nie da się do końca przyuczyć. Nie da się do końca nic, bo wszystko zasypane. Ja wziąłem ten egzamin. Myślę, jak ja to zdam. Word mi jeszcze odwołali. Wtedy to się dopiero wkurwiłem. Myślę, ja pierdolę, nie zdam. No ale poszedłem z dobrą myślą. Wizualizowałem sobie to przed. Leżałem, zamknąłem oczy, wizualizacja po kolei, co będę robił. Podchodzę do auta, odpowiadam na dwa pytania. Wizualizacja w głowie, co robię, tak? I że, to, że mi się wszystko udaje. Najpierw podchodzę, odpowiadam na dwa pytania, później sprawdzam cztery punkty. Otwieram, pach, bolec z tyłu. Zaczynam szczepianie. Szczepiam pojazd, wszystko sobie wizualizowałem. Szczepiam pojazd, ciach, udało się, jak one się nazywają? Podpinam przewody, sprawdzam światła, robię łuk, robię zadanie trzecie miałem, czyli wjazd do garażu, prostopadły i prostopadły przodem mi górka. Na górce miałem drugą próbę, ale zaraz wam opowiem, teraz robimy 10 podciągnięć. Mogę powiedzieć, że już się czuję dobrze, że jednak cieszę się, że zacząłem ten trening. Już się czuję dobrze, już mi głowa, widzę, się ruszyło ciśnienie i głowa lepiej zaczęła pracować. Im więcej krwi, więcej tlenu, więcej składników odżywczych, to i lepiej pracuje, tak? Im większe ciśnienie, tym powinna lepiej. Kurwa, przestraszyłem się, to prysznic zaczął kapać, myślę, co to się dzieje. No i zrobiłem łuk. Opowiem wam już egzamin. Zrobiłem łuk. Ładnie mi poszło, nie ma co gadać. Ani razu nie przyhamowywałem, ani nic. Ładnie mi poszedł łuk, chociaż na jazdach jak przychodziłem, to mi nie wychodził za pierwszym razem. Ale tutaj jednak się skupiłem na 100%, więc wiecie. Skupiłem się na 100% i to poszło. Zrobiłem łuk, zatrzymałem się, trzy razy wysiadałem do tyłu, by zobaczyć, czy już dojechałem, bo tam jest tylko metr, czy pół metra na końcu, w których masz się zatrzymać. Swoim 16 chyba i pół metra mam mój zestaw, którym ja zdawałem, przyczepa plus ciągnik, solówka i musisz się zatrzymać co do metra, nie? Masz tam jakieś, nie wiem, czy pół, czy metr tej możliwości błędu. I w ten sposób wyszedłem trzy razy, zatrzymałem się, nie wiedziałem, że trzeba powiedzieć, że jest zakończone zadanie. I on tak, kurwa, patrzy się na mnie, ja na niego, myślę, nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, no dobrze, już jest. A on mówi, czyli zakończone, tak? Ja mówię, no tak, zakończone. No i dobra, przeszliśmy do następnego zadania. Wjazd przodem do garażu, wyjazd tyłem, pięknie mi poszło. Następna rzecz, podjeżdżamy pod wzgórkę. Podjeżdżamy pod wzgórkę, ani razu nie ćwiczona. Ani razu, 25 godzin wyjeżdżone. Nie ćwiczył nikt ze mną tego elementu. W ogóle był metr śniegu, nie dało się u nas na górkę na placu wjechać. Zaraz wam opowiem, co na tej górce odjebałem, a tylko idę zrobię. 90 8 razy. Thank you.
Dobra, mamy 95 kilo. 95 kilo 6 razy, ale najpierw podciągnięcie 10 razy pykniemy. I słuchajcie tego. Ani razu nie ćwiczyłem tego manewru i tak to pierwszy raz. Myślę, podjadę, tam się rusza z dwójki w tym manie. Tylko z dwójki się rusza, nie używa się jedynki w ogóle. I podjeżdżam pod tą górkę. Myślę, nie będę pod górkę ruszał z dwójki, ruszę z jedynki, tak? Będzie mi na pewno lżej. I kurwa, pech chciał, że w tym samym miejscu, tylko dalej trzeba przesunąć, jest też wsteczny. Ja to kurwa trochę zestresowany. Pach, wbiłem wsteczny, patrzę, kurwa mać, myślę, ale odjebałem. Co tu zrobić? Chyba nie zdałem, on mi pokazuje do tyłu. Myślę, ja pierdolę, chyba nie zdałem na górce, no będę go bagał, że kurwa umiem jeździć, tylko wbiłem przez przypadek wsteczny. A on mówi, dobra, druga próba, nie? Ja myślę, a no to chuj, to uratowany jestem. Teraz już nie wbiję w ogóle tego, tylko na tym biegu co podjeżdżam, po prostu się zatrzymam, włączę ręczny i pojadę, tak? Poza tym go nie ma w samochodzie, to skąd on może wiedzieć, czy ja mam ten ręczny załączony, czy nie? Tak naprawdę. Taki tip dla was. Skąd on może wiedzieć, kurwa, czy mam ręczny załączony? Wachlujesz dźwignią i tak dalej lecisz sobie, możesz na hamulcu lecieć. Aby dźwignią przewachlować, żeby usłyszał, że powietrze poszło. No i to był taki mój jeden błąd, że dwa razy robiłem górkę. Potem pojechaliśmy na miasto, przyjechaliśmy się po mieście. I chuj. Warunki ciężkie, aut mało. Drogi pozasypywane, wiecie. Niepoodśnieżane. No nie było za pięknie, ale może to też dzięki temu łatwiej mi było zdać, bo też i gość bardziej wyrozumiał. No nie wiem, ale zdałem zajebiście. Więc się cieszę. Lecimy mordeszki 10 podciągnięć. Nagrywa to się? Nagrywa. Zaraz sprawdzimy, ile ważę. Zobaczymy, czy coś się zmienia, czy nie. 95 kg dopierdolimy 6 razy. Idę po wagę. Jestem już z wagą. Wagę kiedyś sobie kupiłem Huawei'a do telefonu. Mogę to podpiąć do telefonu. I tam są jakieś dodatkowe funkcje. Ważę 86,6 w butach i w ubraniach. To może z pół kilo schudłem. Może. Pierwszy tydzień jem taką dietę, że... Chcę parę kilo chcę zrzucić tłuszczu i jem taką dietę. Już wam opowiadam. Pierwszy mój posiłek to jest obiad. Idę zawsze na obiad, bo ja sam sobie nie gotuję. Codziennie jem obiad za 20 zł. I pierwszy mój posiłek to jest zawsze tak. Biorę cały obiad, opakowanie. Zjadam mięso wraz z warzywami, z surówkami. Akurat mam zajebisty lokal, dużo mi tego dają. Dzisiaj sobie jadłem jaskółcze gniazdo i 3 surówki z marchewką, z wszystkim co chcesz. I jem tak. Same warzywa, gdzieś około od 10 do 12 do 14 tak sobie jem obiad. Jak mi się chce jeść, od 10 do 14. Najczęściej. Jem sobie obiad, czyli śniadanie. Jem tylko mięso i warzywa. Później dopiero jem ziemniaki i to tam mi zostanie sos. Pakuję sobie do opakowania. Później koty jedzą z tych opakowań. I dopiero po treningu jem pierwsze węglowodany. Do treningu w ogóle nie jem żadnych węglowodanów. Jedyne węglowodany jakie jem są po treningu. No i jadłem też i w sobotę i w niedzielę napierdalałem, nie? Ale staram się nie jeść jako ostatni posiłek. W tygodniu to już na 100% nie jem jako ostatni posiłek, tylko po treningu, a najlepiej do pół godziny po treningu. Wtedy jest to okno żywieniowe, że to idzie w mięśnie, a nie, że idzie w tłuszcz. I nie robi insuliny, nie wiadomo ile. Bo jest zapotrzebowanie na ten cukier i tam go wszystkie komórki wyłapują, tak? I na tym, na tej diecie chcę chudnąć. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że już pół kilo schudłem. Koleżka mi ostatnio mówił, że na twarzy schudłem.
Zobaczymy, jutro będę ogolony, to sami ocenicie, czy schudłem, czy nie, bo dzisiaj jestem nieogolony, to nie widać. Lecimy, 95 kg 6 razy. Ale mi coś uciekło. Uo. 95 kg 6 razy poszło, ale ten ostatni to było tak o. A tak ładnie mi się wygięło, tak ładnie na nogach mi się pracowało. No ale i tak bywa najwyższy. Zakładamy 100 kg. Zakładamy 100 kg, nawet pewnie trochę ponad. Kokolino Care. Ale oczywiście najpierw będą podciągnięcia. Polecimy z podciągnięciami. I dopiero 4 razy setka. Tak dorzucimy teraz 4 razy setkę. Będziemy robić. I co jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawego? Co tu jeszcze można powiedzieć ciekawego do tego treningu? Się chyba wygadałem wam. Oblałem się. Jutro zrobimy może jakąś napinkę. A teraz lecimy z koksem 10 razy podciągnięcie. Poszło. A zaraz oglądam Original War, Sand of Siberia. Wyszedł dodatek, chłopaki robią zajebistą robotę, robią dodatki. Pozdrawiam Serpent, pozdrawiam Jacket. Pozdrawiam was chłopaki, którzy nad Owarem pracujecie. Też mi się strasznie podoba ta historia Original War. Jeśli jeszcze nigdy nie graliście, zapraszam was do gry. Przepiękna historia, przepiękna gra. Polecam. Janci. Janci polecam. Santo Siberia. Original War. Przepiękna gra. Żałuję, że nie wyszła druga część. Jakby wyszła druga część, daje 200 zł. 200 zł daję za Original War 2. Za tą grę. Bez żadnych najnowszych grafik, bez niczego. Widok z góry 2D. Tylko dajcie mi to. Lecimy. Nie ma opierdalania się. Lecimy 100 kg. Później jemy. Węglowodany, które mi zostały z obiadu. Później może jeszcze pojadę sobie na kapuśniak, bo jakoś mi się zupy chciało, ale zobaczymy co tu będzie. Ale kapuśniaczek bym zjadł. Kapuśniaczek na rosole. Co Niuniu? Co ty tak gruchasz? No. Lecimy te 100 kilo 4 razy i spierdalamy. Idziemy robić jakieś ciekawe rzeczy. Zapraszam was na Twitcha, Janci TV, tam też czasami gram, ale myślę, że na YouTubie będę najbardziej rozwijał swój kanał. Na YouTubie będę chciał gamingowy kanał na pewno zrobić. I tak to. Ah!
jakoś tak strasznie wolno. Jakbym jakimś paralitykiem był. Się czuję. Nie wiem, o co chodzi. O kurwa, jak mnie wszystko boli, kończę na dzisiaj. Mordy, sorry. Koniec. Widzimy się już na następnym odcinku. Pozdro.